Life will come our way. It has only just begun. The world will die alone. The frail will fall below. Time will take our place. We return it back to one. The calm before the cold. The long and lonely road. Look for the light that leads me home. Hej, z tej strony Q, to jest Dark Souls 3 i jesteśmy przy tej drabinie, o której mówiłem wcześniej. Będziemy schodzić w dół. Także no, schodzimy. I co nas tu spotyka? Spotykają nas zwłoki. Wszędzie pełno zwłok, takich gości, który się maskuje oczywiście. Fajne jest to. Oła! Kurczę, zapomniałem o tym. Jacie. Zaraz mnie rozwali. Fajne jest to, że można tutaj te wszystkie zbroje, jak widzicie, lać. I one się rozpadają. To jest akurat fajne. I ciekawe jest to, że one są puste. Ciekawe, o co chodzi. Przed tą wróg, a więc dobra, mamy tutaj tego wroga, o którym mówiłem wcześniej. Tam jest, dobra, jakoś trzeba się za niego wziąć. Tylko jak? Mamy tutaj w sumie bombki. Spróbujemy bombkami powalczyć. Chociaż czy ja wiem, może spróbujemy po prostu powalczyć z nim. Sprawdźmy. No i spadłem, no super walka. Pro. Weźmy już. Wow, nie rób takiego czegoś, jak ja nie patrzę na ciebie, może co? Okej, okay, jest stagger. Słaby, ale jest. Co ty robisz? O Jezu, ja przysięgam na Boga, że nie wiedziałem, że on ma takiego skilla w ogóle. Szybko łyczek. Dobra, jest zabity. Ale czekajcie, coś słyszałem tutaj z boku. Tam chyba ktoś we mnie strzelał. Mam nadzieję, że tu nie przyjdą. Najwyżej mnie zaskoczą. Da, pociśniemy sobie tutaj, pozbieramy przedmioty, tak? Tu mamy żar. Tutaj raczej pusto. Także no, taka dość, tak troszkę koślała walka wyszła. No ale okej, okay, może być żar. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Nie takie numery, mój kolego. A tu mamy rapiera. Sprawdźmy. Czekajcie, czy mi tu nikt nie idzie? Raczej nie. Dobra. Rapier! Lekki sztych do szlacheckich pojedynków i popisowych technik szermierczych. Głównym atakiem miecza dopchnięcie, seria uderzeń rozbrajających przeciwnika przed niszczycielskim finiszem. Można zaatakować z podniesioną tarczą i to jest właśnie duży plus rapierów. Pograłem sobie Estokiem. Jak wiecie, jeśli ktoś oglądał z was moją serię z Dark Souls 2, Estok był jedną z moich podstawowych broni. I tutaj Estok jest po prostu 20 razy lepszy. Zajebisty jest jego po prostu. Wiecie, toporem i szybko chce unik, no to troszkę mija, wiecie, po uderzeniu i chce od razu unik, to tam powiedzmy te pół sekundy muszę czekać. A u Estoka to jest naprawdę ułamek sekundy, on tylko cios, jeb go nie ma już dawno, tam robi inny cios. Tak samo bardzo celne te ciosy ma. I szybkie, i chyba to jest najdłuższy rapier ze wszystkich rapierów w tej grze. Tak mi się wydaje, jeszcze nie testowałem za bardzo, ale chyba tak jest. Dobra, tutaj jeszcze był gościu. Aha, tutaj jesteśmy w momencie, który nieważne czy nagrywam, nieważne jakie mam ustawienia włączone, ale zawsze tutaj w tym momencie, jak tutaj, o, przechodzę tam dalej, przycina mi grę, nie wiem czemu. Jakoś tak jest, nie wiem, dajcie znać, czy u was też jest tak, że w jakimś momencie przycina grę. No to w sumie nie jest jakieś mega rzadkie w niektórych grach, po prostu tak jest, że tam musimy skoczyć. Wow, ledwo doskoczyłem. Pierścień ofiary. Przeczytajmy może sobie jego historię, może ma coś ciekawego. Ten mistyczny pierścień powstał w ofiarnym obrzędzie walki bogini grzechu. Ten kto go nosi nie poniesie kosztów śmierci, lecz sam pierścień ulegnie wówczas zniszczeniu. Ofiara jest warta tyle, ile ocalone dzięki niej życie. Także no, pierścień polega na tym, że kiedy go nosimy i umrzemy razem z nim,
to zamiast stracić duszę, stracimy tylko ten pierścień, więc to jest bardzo fajne, jeśli mamy bardzo, bardzo dużo dusz i widzimy, że niebezpieczna akcja się tutaj kręci. Także no. Tutaj mamy zasadzkę, tutaj trzeba powolutku, spokojnie. Gościu musiał zrobić 3/6 obkrężenie, żeby się kapnąć, że ja tu jestem. Okej. Czekajcie, jak ja tak atakuję, to też atakuję w 6, dobra. Chodźcie tu. Mamy ekipę, przyszła. 4. Widzicie, tutaj mamy taką właśnie fajną ściankę. Się opłaca chować za tą ściankę. Chodzi mi, że mamy wąskie przejście. Dzięki temu, że mamy wąskie przejście, możemy tak fajnie wykorzystać to dla nas. I jest tu coś tutaj, coś jest. Zielony pąk. Możemy to zrobić jako przewagę i... Wiadomo, oni się wszerz nie pomieszczą w takim wąskim. Uważaj na kłamca, cokolwiek to znaczy. Okej, wiem. Te uważaj na kłamca najczęściej oznacza to, że wcześniej tam był napis w stylu na przykład iluzoryczna ściana. I że to była nieprawda, to wtedy dają przeważnie takie napisy przed tym napisem. I macie przy tą drzwi. To na przykład teraz, na przykład, widzicie? Tutaj raczej nie ma drzwi żadnych. Wątpię, że tu była jakakolwiek ściana, bo jakby była, to ja bym o niej wiedział. No i tu możemy otworzyć skrót. Chyba największy skrót, jaki dotąd można tutaj znaleźć w naszym gameplayu, jak na razie. Backstabit. Okej. Chypy też. Dobra. Dobra, no to skoczymy sobie tutaj odpocząć do ogniska. Spróbuję jak najszybciej to zrobić. Mam nadzieję, że się będzie dało to ognisko odpalić. Czasem się nie da, wiecie, jak jest za dużo osób. No właśnie, przybiegli za mną. Au. Jak te pieski odlatują daleko, Boże. I czemu ja go teraz nie trafiłem? Mogę już sześć? Mogę, dobra. To świetnie, to proponuję najpierw skoczyć sobie tutaj do kapliczki. Zobaczymy, może jakiś level wbijemy, to po pierwsze. Po drugie kupimy parę rzeczy, które chciałbym mieć. I w sumie mógłbym to wyciąć, ale też jest klimacik, nie? Że wracamy do tego i jest fajnie w ogóle, o jacie. Da, pogadajmy może najpierw z... Ten gościu tam jest, ten złodziej, którego uratowaliśmy wcześniej. Zobaczymy, czy on w ogóle teraz potrafi coś sprzedawać. Oh, hello, and in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need, speak up. Aha. Just don't ask me where I got them. Dobra, czyli od razu możemy kupować u niego. Podzielmy sobie na kategorie. Mamy tutaj narzędzia, czyli mamy żary, kępki, noże, bomby, także... Fajne uzbrojenie, bomby w miarę tanie. Materiałów niestety nie sprzedaje, kluczów też żadnych nie ma, czarów też nie. Ma parę tutaj nóż bandyty, czyli to z czym zaczyna złodziej. Długi miecz, czyli to z czym zaczyna rycerz. Miecz półtora ręczny, czyli coś takiego jak claymore, tylko że powiedzmy... No... Szczerze mówiąc nie biegałem z tym. Jeśli chodzi o dwójkę, to było to coś jak claymore, tyle że było delikatnie słabsze i delikatnie szybsze. Więc no, jak to woli. Często spotykany wielki miecz ciężki i zwykle dzierżony oburącz. Szerokie poziome wymachy czynią go skutecznym przeciw grupom przeciwników, ale nie sprawdzają się w wąskich przejściach. Tutaj mamy buławę. Także buława jak najbardziej podstręża i mamy włócznie. Także mamy no... Aż 3 rodzaje, nie, 4, bo mamy nóż, miecz, duży miecz, pałkę i dzidę. Mamy 5 różnych rodzajów broni, możemy sobie wytestować co chcemy. Tu mamy trójkątną tarczę, z którą zaczyna chyba Herald, więc też możemy kupić. Pozostałe tarcze już nie są takie fajne. No i lekka kusza, broń na dystans, także takie podstawowe uzbrojenie nam sprzedaje. W sumie tu nie sprawdziłem wszystkiego, czy on coś tam jeszcze sprzedaje? Tak, on tutaj sprzedaje jeszcze jakieś ciuszki. Jak widzicie, ma tutaj utwardzaną skórę, ona jest
początkowym ekwipunkiem wojownika chyba z pierwszej części. Zbroja z kilku warstw grubej skóry, używali jej dawni wojownicy dokładnie, ale nadal można mieć pewność, że zapewni dobrą ochronę, także fajna, jeśli ktoś ma sentyment do starych klimatów z jedynki, to można w tym pobiegać. Ja szczerze mówiąc nigdy jakoś super fanem tej zbroi nie byłem. Ale tutaj mamy maskę z udziału. Maska kogoś, kto ma coś do ukrycia, poza zakryciem twarzy tłumi głos i pozwala wtopić w ciemność. Możemy sobie kupić, założymy, może nie będę ciężki, a zawsze jakaś obrona wskoczy, prawda? Sprawdźmy, czy mogę tak zrobić. Tak, akurat będę miał 6-9 ciężkości. I w sumie no to tak średnio pasuje do mojej rycerskiej tej. Dobra, to nie, to będziemy. Ja muszę mieć rycerski image. Dobra, i to tyle. I czy ja coś chciałem tutaj zrobić? Mógłbym ulepszyć broń, ale w sumie jeszcze na razie nie wiem jaką. Czy ty coś chcesz mi sprzedać fajnego? Ja tutaj chciałem kupić to. Oczywiście do gry w online, do koopa z kimś. A oprócz tego chciałbym jeszcze... Tutaj mamy ten klucz. Może ja pozbieram hajs na klucz może? Zamiast levelować, bo na razie i tak nie wiem co mam levelować. Mam jakieś podstawowe czary, takie z dupy, no nic ciekawego. W sumie to ja to chyba kupiłem, prawda? Wcześniej, czyli... Tak, czyli tylko to temu mi brakuje. Tu jest talizman, znaczy to talizmanu. Ale on potrzebuje 10 wiary. Jest jeszcze talizman, który potrzebuje mniej i spróbujemy go znaleźć. Oprócz tego mamy tutaj bułat jeszcze. Ten bułat może być interesujący, chociaż wolę jego lepszą wersję, czyli falcjon. Ale na razie nie mamy jak go zdobyć. I taka podstawowa zbroja kolcza, którą da się też kupić w pierwszym sklepikarzu, u pierwszego sklepikarza w jedynce, jakiego spotykamy. Więc to też taki fajny uśmiech w stronę pierwszej części. I tu mamy co? Strzałki. Dobra. Czekajcie, czy to wszystko? Bo ja nie jestem pewien. Ja chyba chciałem jeszcze jedną rzecz kupić. Tak, ja chciałem to kupić. Pochodnia, dobra, okej, okay, już wszystko, dziękuję. Dobra, no to nie będziemy sobie wbijać levelu na razie, wyżej. Pociśniemy do... Do Andrego mieliśmy iść, właśnie, bo ja mam przecież ten... te fragmenty Estusa, więc będziemy mogli mieć więcej butelek, fuck yeah. Tutaj wzmocnij butelkę, poproszę. Mamy jeszcze? Nie, to tylko jedno. Dobra. Czyli teraz będziemy mieć 5 butelek Estusika. Oczywiście mógłbym sobie to zmieniać razem z popielną butelką. I w sumie to, że mówię 5 butelek Estusika, to też jest w sumie błąd, bo to jest jedna butelka, tylko po prostu ma coraz więcej jakby picia w sobie. Tak. Znaczy jedna butelka. W sumie to... Nie wiem, bo tam jeszcze jest ta popielna, nie? No, ciekawe, to może mamy 2 butelki, tak, chyba tak. Bo w sumie pierwszą butelkę mieliśmy od początku, drugą się podnosiło u, powiedzmy Oskara, który przyszedł też być nieżywym w tej części. Siema. Spróbujemy ich wszystkich powymijać. Tutaj pies się zrespił z nieba, what the fuck, wielkie nieba. Nie. No nie gadaj, że któryś mi tu wskoczy zaraz na łeb. Teraz mi... Ups, chyba coś tam spadło. Dobra, uciekamy stąd. Ale dostałem duszę, więc... Chyba umarł. Uspokój się z tym strzelaniem. Ty uspokój z tymi wymachami mieczem. Czy ktoś za mną biegnie? Nie. No okej. Okay. Czyli opłaca się biegnąć po prostu i mieć wyjebana tą zasadzkę. Dusza opuszczonego ciała. Teraz co, mamy tutaj... czekajcie, żeby się we dwóch naraz nie rzucili, bo to by było nieprzyjemne. Zurujemy sobie go tutaj. Jak go trafię. No, jakie uniki on napierdziela. Chodź tu. Come on. Zrobimy sobie to. No bez takich bitu, co? Ła. No bez takich, przestań. Czemu ty się bronisz? Dobra, zadaję mu 8 damage'a, zawsze coś, prawda?
Ups, 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 ups. Ej, bo ty mnie zabijesz zaraz, ziom. Okej, pozytywnie jesteśmy tutaj ponownie i przerzucam się na razie na mieczyk, bo jednak ten... I chyba też. No, prawie wyszło. Jednak jestem przyzwyczajony do mieczów, do mieczy, niż do toporu, bo te topory są takie troszkę wolniejsze. Co prawda i tak są szybkie, ale wiecie, da, mamy tego włócznika, zaraz pokażę mu jak się walczy. No na pewno kurwa nie tak. No weź, bo mnie znowu zabijesz, god damn it, nie lubię cię już. Masz backstaba, szmato za to. O, szmato za to, fajny, nowy rym znalazłem. Fajnie. Dobra, zabity. Hełm rycerza Lotrick i tu jeszcze z tego coś dropu. No popatrzcie, jaki kurczę dwupak. Lekka kusza, dobra, kusz przenigdy chyba nie używam. Przenigdy. Dobra, co my tu mamy tutaj? Jeszcze jeden koks uchodził. Gdzie on jest? Tutaj jest. Dobra, to jest miecznik, więc powinno być łatwiej. Szarża! Biegam z szerokim mieczem jakby, co to nie jest ten krótki, znaczy ten długi, który miałem jako rycerz. Biegam z szerokim, bo szeroki jest fajniejszy. O. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Tam jeszcze był gościu, pamiętam. Oczyścimy sobie, bo czemu by nie? Tutaj jeszcze jakiś przedmiot jest. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja się muszę hilnąć, siom. Pozwól mi. No nie ma takiego czegoś. Dobra. Sprzątnięty. Teraz to dopiero będzie większy orzech do zgryzienia. Uwaga, ciśniemy z tym typem. Ale go żem urządził, nie? Nie, 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 nie ma takiego czegoś. Au, 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 au. No tu uwaga na ataki, bo on potrafi dwoma atakami po prostu sprzątnąć nas całkowicie z mapy. A tym atakiem to w ogóle sam leci przez pół mapy. Okej. Okay. To jest zajebisty kombos, kurczę. No no gatem! Remis kurwa, wygrałem wykwintny klejnot, fuck you. Jesus. Da, pozytywnie, z racji tego, że zabiliśmy tego typka wcześniej. Powiedzmy, że wygrałem. I zdobyliśmy klejnocik od niego. Sprawdźmy jaki to był klejnocik. Dostaliśmy... Chyba czysty to był, tak? Albo wykwintny. W każdym razie pozwala... Obydwa pozwalają ulepszać w jakiś sposób bronię, tak? Zaklinać, więc... Jeśli chcecie, jeśli potrzebujecie klejnociku, to opłaca się go zabić. Jeśli macie jakiś fajny sposób na zabijanie go, to też na nim można fajnie farmić duszę. No, ale tak to oprócz tego, no to po prostu ciężki przeciwnik. Rozmawiajmy. The wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their journey homes converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall, forge on through the great gate, and raise this banner to proceed. Okay, the session banner. This farewell gift is for you. It is the insignia of an old covenant. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart, and the old Concord will beckon noble blue sentinels to hunt these foul spirits. Mamy droga błękitu. Unkindled one. Head to the high wall's base. Go through the great gate and raise this banner to proceed. But beware.
The dog keeps a close eye on things. Yes. The vile watchdog of the Boreal Valley. Okej, okay, no to dostaliśmy ostrzeżenie. Dobra, to się już powtarza. Dostaliśmy parę przedmiotów i ostrzeżenie, że pies się przygląda. Dołącz do przymierza drogi błękitu. Kawałek bladu-niebieskiej jagniejącej skóry z ilustracją księżyca, symbol starożytnego traktatu. Wyposaż się w nią, by zadeklarować przynależność do przymierza drogi błękitu. Droga błękitu uznaje traktaty z dawnych lat, zaś ci, którzy noszą jej znak, automatycznie otrzymują pomoc błękitnego ducha, gdy zostaną zaatakowani. Działa automatycznie, jak mamy to założone, i chodzi o to po prostu, że jak nas jakiś czerwony duch zaatakuje, to wtedy niby automatycznie niebieski duch też wchodzi do naszego świata, aby mógł zabić czerwonego ducha. Taki jakby nasz stróż. Czy działa? Nie mam pojęcia, nie za bardzo testowałem. Trochę biegałem z tym, ale nikt mi akurat nie nawiedził wtedy, kiedy z tym biegałem, więc nie powiem wam, czy to działa jakoś fajnie. W dwójce tak samo też jest też takie przymierze i kompletnie przez całe życie jak grałem, to ani razu mi nie przywołało żadnego niebieskiego ducha do pomocy. Więc no nie wiem. Dajcie znać, jak wy tam... czy ogarnęliście coś z tym, czy to wam działało, czy nie, bo to jest w sumie bardzo fajny pomysł na to, ale widzicie, ale w dwójce mi to za bardzo nie chodziło, więc nie wiem, jak to jest tam teraz. Nie ma takiego czegoś. Oprócz tego dostaliśmy jeszcze dwa inne przedmioty, ale to już wam pokazuję. Dobra, jest. Co dostaliśmy jeszcze? Dostaliśmy sztandar. Mały sztandar noszony przez posłańców Lothric. Przytrzymaj nad głową, stojąc pod zamkową bramą, a powita cię któryś ze służących. Gdy pojawiła się wysoka ściana, droga do osady nieumarłych została odcięta i pojawili się noszący te sztandary posłańcy. Otrzymywali zadanie, nie mieli jednak możliwości powrotu. No, także mamy to tak jakby klucz do następnej lokacji. I tak. I dostaliśmy ostrzeżenie przed jakimś psem. A tu pełno jakichś ziomków, którzy udawali żółwie. Ale to nic. Nie przejmujmy się tym. Czy ja wszystko podniosłem? Czy tutaj jeszcze coś było? Te promienie słońca zajebiście widać, tak swoją drogą. Tutaj raczej nic nie ma. I tutaj raczej też nic nie ma. Tak? Tak. Tutaj jakbyśmy chcieli, to tam na górze... O, tam mamy balkonik, możemy sobie tutaj skoczyć, żeby nie spotkać się przypadkiem tutaj z tymi rycerzami. Więc jak ktoś ginie 20 razy przy tym bossie, który będzie już za minutę i będzie sobie tutaj spadał non-stop, to mamy taki fajny skrót, powiedzmy. Dobra, wchodzimy. Boss ogółem nie jest zbyt ciężki, jednak no... Wiadomo, każdemu może się tutaj ten... Ci rycerze też dla mnie nie są ciężcy, a widzicie, kurczę, dostałem dzidą w oko. Dobra, jest katstenka. Oje, promyczki słońca. Tududum, Fortescue coś usłyszał. Cóż to jest? Zaznaczam, że tu jest zajebisty soundtrack w tej walce, więc może trochę bardziej się zamknę podczas walki. To mi też pomoże się skupić. Nakrzyczał na nas. No dobra, zaciśniemy walkę z Wortem z Mroźnej Doliny. Jak wiadomo, jak mamy dużych przeciwników, to najlepiej mu siedzieć pod dupą, tak? Może się to kojarzyć z jakimś fetyszem, że lubimy, jak ktoś nam jajami jeździ po twarzy, ale to nic. Ważne, że wygramy, tak? Wow. No jak widzicie, atak zadaje ataki damage z mrozu. Nabija nam tutaj. Ups. Wydaje mi się, że mróz działa jak blitz z dwójki, czyli... Powalnia regenerację staminy. Możliwe, że troszkę zadaje więcej obrażeń, kiedy nam skoczy ten mróz. I w sumie nie wiem. Dostałem parę razy z mrozu, ale nie jestem pewien, jak on może zadziałać dokładnie. Wow.
tutaj lepiej robić uniki podczas jego szarży. Dobra, skończył. O, to mu bardzo łatwo przerwać. Widzicie? Przeważnie jednym ciosem styka. Wow, wow, wow. Uspokój się, ziom. Co, szarżujesz znowu? Tego nie było w planach. Okej. Okej. Teraz co zrobić, żeby nie zjebać? Bo ja chcę się uleczyć, ale kuźwa. Uwaga, szybko! Jeb! Odmroziłem się! Szybko, lecz się, Fortescue, dobra. Okej, szarżuję znowu. Uniki. Okej, przerywamy mu ten atak śmieszny. W sumie to bardzo mały damage mu robię tym mieczykiem. A szkoda. Dobra, on tutaj zaczynał tańczyć. O. Dobra, coraz bliżej. Wygrany. Okej, i dziękuję bardzo, pan śniegu pokonany. No, nie było najgorzej. Myślałem, że znowu zginę jak idiota. Często mi się na nagraniach to zdarza. Mamy żar przywrócony, czyli znowu kozacko świecimy. Dusza Worta zmrozi doliny. O, tu nam się drzwi otwierają, świetnie. Fajne jest też to, że jak mamy pochodnie, albo właśnie żarzymy się, albo tak jak tutaj ta powiewająca szmatka na nas, widać skąd wieje wiatr. To jest bardzo fajny motyw i fajnie to pasuje, bo w końcu otworzyły się drzwi, więc taki jakby przeciąg jest, tam leci stamtąd. Tym bardziej, że tam wiecie, tu jest otwarta przestrzeń, więc jesteśmy w górze, więc mocny wiatr jest wskazany. Oho, już mi przycina, bo zmiana miejscówki. Dobra, nie będę na razie tam szedł. O, a tam już, co, już nie wieje? Dalej wieje, dobra. Co mamy? Mamy duszę. Dusze, jak wiadomo, w każdej części Dark Soulsa możemy wymieniać na jakieś ciekawe bronie albo czary. Ewentualnie możemy je zjadać i dostawać duszę. W sensie tą walutę. Dusza Worta z Mroźnej Doliny, jedna ze spaczonych dusz o wielkiej sile, służy do zdobywania licznych dusz lub transpozycji uwalniającej jej prawdziwą moc. Wort służył jako rycerski przypatrywacz i zawsze był blisko ulotnej tancerki. Przepatrywacz. Czyli co, on przepatrzał wszystko. No, nieważne. Także dostaliśmy duszę. Jak na bossa to dość mało dał, ale tam w przyszłości bossowie będą dawać o wiele, wiele więcej na szczęście. Rozpalimy sobie ognisko. I to by było na tyle w tym odcinku pozytywnie. W następnym odcinku tam wystawimy sobie sztandar. Zobaczymy, kto po nas przyjdzie, gdzie polecimy i co będziemy zwiedzać następnie. Zobaczymy, dokąd nas ta Emma wysłała, a też będziemy szukać oczywiście Loretty, której musimy niby dać ten pierścień od złodzieja. Więc mamy dwa questy, jeden główny, jeden poboczny, zobaczymy jak nam to wyjdzie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dajcie znać jak wam się podobało, komentujcie jak najbardziej i widzimy się już za niedługo. Trzymajcie się. I have nothing left to give. I have found the perfect